niższy podatek transportowy i więcej pieniędzy w budżecie, czy Brexit osłabia holenderski transport, węgierska płaca minimalna nie dotyczy firm transportowych oraz żelazny rycerz Volvo, czy to najszybsza ciężarówka na świecie? Ewelina Bukowska, witam i zapraszam na kolejny odcinek Transinfo. Gmina Biały Bór w województwie zachodniopomorskim zdecydowała się mocno obniżyć podatek transportowy. Efekt? Co najmniej zaskakujący. Wzrosła bowiem liczba zarejestrowanych ciężarówek, a w kasie gminy jest prawie 200 tysięcy złotych więcej. Nowe niskie stawki podatkowe dla firm transportowych sprawiają, że mogą one zaoszczędzić prawie 1200 zł na jedną ciężarówkę rocznie. Przedsiębiorstwa transportowe z Pomorza Zachodniego otrzymały też list od gminy, w którym zachęcano je, aby zarejestrowały ciężarówki właśnie w Białymborze. I tak też się stało. W gminie przybyło 280 nowo zarejestrowanych aut ciężarowych. Władze gminy liczą, że kolejne firmy dołączą do grona płatników podatku transportowego właśnie tutaj, dzięki czemu zysk z podatku jeszcze wzrośnie. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy inne gminy zdecydują się na podobny krok. Wzrost holenderskiego eksportu kwiatów i roślin został ostatnio mocno ograniczony. Brexit i związane z nim osłabienie funta spowodowało spadek eksportu na Wyspy Brytyjskie, donosi holenderski związek hurtowników z branży hodowli kwiatów. Wywóz kwiatów i roślin do Wielkiej Brytanii, drugim po Niemczech importerze tych towarów, skurczył się o 7,5%. Eksporterzy musieli zmierzyć się również z wyższymi cenami zakupu kwiatów i roślin, przez co pod presją znalazły się marże. Ceny zakupu trudno jednak przerzucić na konsumenta z powodu ostrej i ciągle wzrastającej konkurencyjności na tym rynku. Mamy dobre wiadomości dla firm transportowych, które świadczą usługi na Węgrzech. Nowe zasady o płacy minimalnej dla pracowników delegowanych do tego kraju nie będą dotyczyły branży transportowej. Polska ambasada w Budapeszcie zwróciła się do węgierskiego rządu z prośbą o sprecyzowanie, czy nowe krajowe prawo o płacy minimalnej będzie dotyczyło usług transportowych. Ministerstwo Gospodarki Narodowej Węgier odpowiedziało polskim dyplomatom, że transport drogowy, w tym kabotaż, nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy w sprawie delegowania pracowników. Oficjalne stanowisko rządu Węgier ma zostać zaprezentowane już niebawem, trudno jednak przypuszczać, aby zawierało inne ustalenia. Nazywa się The Iron Knight i jest rezultatem unikalnej współpracy między mechanikami, inżynierami i projektantami. Mowa o nowej ciężarówce od Volvo, która ma pobić światowy rekord na 500 i 1000 metrów ze startu zatrzymanego. Nie będę opowiadać Państwu więcej, to trzeba po prostu zobaczyć. W dzisiejszym odcinku Transinfo to już wszystko. Pamiętajcie, że najświeższe informacje z branży transportowej znajdziecie zawsze na transplace.eu. Do zobaczenia!